Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zagramy po raz kolejny w Tasty Planet Back for Seconds, czyli czwarty już odcinek z Tasty Planet. Serdecznie was zapraszam. Dobra, jeżeli dobrze pamiętacie i jeżeli ja dobrze pamiętam, w trzecim odcinku zrobiliśmy tą oto mapkę, czyli Save the Dinosaurs. Naszą najlepszym czasem było 9,28, kiedy 9,05 było na brązowy medal. Niestety nie udało się, ale to niczym nie świadczy. Czy teraz to znaczy to, że przechodzimy na nowy świat? Z tego wynika, że tak. Ponieważ, tak jak w Tasty Blue, po iluś tam mapkach przechodzicie na wtedy tam przechodziliśmy na nową rybkę, tutaj przechodzimy na nowy świat. I sama mapka już mówi, że Mumifiers, czyli że mumifikacja chyba. I będziemy grali w starożytnym Egipcie, czyli tam, gdzie odbywały się i odbywają się odcinki Golf with your friends. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. 3,25 na brązową, 2,42 na złotą. Zobaczymy, jaką nam się uda zdobyć i jeżeli uda nam się w ogóle jakąś zdobyć, więc zaczynajmy. No i dobra, jak zawsze jesteśmy naszym kurzykiem, naszym pół, czy jak on tam się nazywał, naszą bakterią, właśnie w świecie starożytnego Egiptu. Na razie jeszcze nie do końca wiem, co zjadamy, ale tu już po tych zdobieniach, po tej biżuterii w sumie widać, że to jest właśnie ten okres naszego świata. Chodzą też jakieś skarabeusze, bo chyba tak to są. Chyba to są skarabeusze. Jeżeli nie, to pewnie są żuki jakieś, ale wygląda to jak skarabeusz. Ja troszkę podgłośniłem tutaj naszą grę, po to, żebyście słyszeli, kiedy nas coś rani, a kiedy nas nic nie rani. I tak, potwierdziło się to, że to, co zjadamy, to są skarabeusze, czyli pamiętam, jak byłem mały, w jakimś filmie, chyba w Mumii, właśnie było, że skarabeusze wchodziły pod skórę i ja bardzo się bałem wszystkiego rodzaju tego właśnie robaków. Bałem się robaków właśnie przez ten film, więc sami widzicie, jak takie jakieś rzeczy, które są praktycznie niezwiązane z życiem, z taką teraźniejszością, potrafią wpłynąć na dziecko i przez to może się bać. Ja na przykład mam młodszego brata, którego, no oczywiście jak każdy starszy brat, lubiłem wkręcać, a teraz się bardzo boi dużo rzeczy, więc no to właśnie też świadczy o to, że nie można tak naprawdę tych takich małych dzieci straszyć, bo to naprawdę bardzo im wszystko no wsiada, tak jakby odgrywa dużą rolę w ich potem późniejszym życiu, w świadomości, w strachu i tak dalej. Ja też wielu rzeczy się boję. Kiedyś na przykład miałam rozbitą głowę i mama powiedziała, że nie mogę wchodzić na na zjeżdżalnię w McDonaldzie, bo kiedyś były zjeżdżalnie w McDonaldzie, przed McDonaldem, przynajmniej u mnie w mieście, ale wydaje mi się, że w takich większych McDonaldach zawsze takie coś było. No i miałem tam rozbitą głowę, mama powiedziała, że bym tam nie wchodził wtedy, kiedy miałem rozbitą głowę, bo mogę sobie zrobić krzywdę. No i od tamtej pory ja już nigdy nie wszedłem na tą zjeżdżalnię, bo myślałem, że na tym sobie zrobię krzywdę, więc takie jakieś zwykłe słowa niektóre dzieci traktują dość poważnie, więc okej, bo tak zrobiło się dość psychologicznie na tym naszym odcinku z Tasty Planet, no ale czasem tak trzeba. Tym razem nie nagrywam w środku nocy, ale tak czy siak nagrywam. Niestety nie działa mi Pokémon Go dzisiaj. Nie wiem czemu, jest dzisiaj sobota? Tak, sobota, 16 chyba i nie działa mi Pokémon Go. Bardzo chciałem zabrać brata właśnie na Pokémony, bo prosił o to, męczył mnie już od kilku dni, ale nie działa i jest nam dość smutno. Ale to, wiecie, no to nic nie zmienia, bo dzięki temu ja mogę dla was ponagrywać troszkę więcej Tasty Planet, która myślę, że wam się podoba. Mi się podoba i to bardzo, nie tak bardzo jak Tasty Blue, ale tak czy siak jest naprawdę bardzo fajną i chillkową grą. Jest idealną grą do nagrywania, bo no tak naprawdę tutaj swojego efortu, czyli tak jakby pracy przy tych odcinkach nie ma zbyt dużo. To jest chyba jedyna seria, której ja praktycznie nie montuję. Wiadomo, wstawiam intro, wstawiam outro. No i to wszystko tak naprawdę. No, staram się nie wycinać, dlatego tak dużo gadam na tych odcinkach. Zresztą to też jest dobry trening dla mnie. Zjadłem człowieka przed chwilą. To też jest właśnie dobry trening dla mnie. Taki trening nagrywkowy, bo ja tutaj w tej serii staram się i uczę bardzo dużo mówić. Niestety podczas podgłośnienia tej gry podgłośnienia do takiego stopnia, że zagłusza nawet mnie samego, więc to już by było na tyle. Odciągnąłem jakieś osiągnięcie, odblokowałem, ale niestety żadnej gwiazdki, żadnej monetki nie dostałem, więc widzimy się w następnej mapce. Dobra, odrobinę już grę ściszyłem i kolejna mapka nazywa się I Hate Snakes, czyli nienawidzę węży. 2 minuty i 5 sekund na brązowy medal, a na złoty minuta 40. Ja niestety z tą mapką, z nazwą tej mapki zgodzić się kompletnie nie mogę, bo ja kocham węże, kocham wszystkiego rodzaju gady, co pewnie widzieliście na Q&A. Mam jeszcze kilka jaszczurek w domu, aczkolwiek w swoim czasie hodowałem bardzo dużo węży, miałem ich pewnie w całej swojej karierze około 50-60. O, ale tak, tu jest na przykład jeden z takich. Oczywiście nie jadowite, bo jadowitych trzymać i hodować w Polsce nie wolno. Mogą to tylko robić specjalistyczne takie urzędy, które zajmują się po prostu antywenomem, czyli tak zwaną, nawet nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, wiecie, tak zwaną odtrutką na jad, czyli kiedy wąż was ugryzie, wy musicie dać mu antivenom, czyli no, ciężko mi sobie przypomnieć jak to się nazywa po polsku. Niestety w Polsce nie ma zbyt dużo takich instytucji, ale w Ameryce jest tego bardzo dużo. Miałem dużo węży, rozmnażałem je, sprzedawałem, kupowałem i wszystko się jakoś kręciło. Zjadam ludzi i wąż też zjada ludzi, więc to jest taka walka pomiędzy dwoma złymi rzeczami, no tak czy siak. Ani to nie zjada ludzi, ani to węże też nie zjadają ludzi. To jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. No, ogólnie mógłbym dużo gadać, bo węże i ogólnie gady mają bardzo złą opinię w Polsce. To też się wiąże z tym, że terroryści w naszym kraju są dość... niektórzy są naprawdę świetni, ale większość jest dość niskich lotów. Zresztą nie tylko u nas w kraju, ale u nas w kraju dość często się czyta, czy słyszy w TVN-ie, że ktoś wyrzucił krokodyla na mokradła, czy że wąż wyszedł rurami kanalizacyjnymi u kogoś w domu i tak dalej, i tak dalej. A to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że ludzie, którzy kupują gady, nie mają po prostu wyobraźni i kupują węża, który jest mały w sklepie zoologicznym. Taki na przykład pyton tygrysi, który no wiadomo jak jest mały, to ma z 20 cm, ale rośnie dość szybko i rekordowe osobniki mają po 7-8 metrów. Więc no to już zaczyna się wtedy rodzić problem, tak? No i ludzie nie mają co z tym zrobić i to wyrzucają. Tak to jest. Niestety w Polsce jest to dość spora liczba takich ludzi. O węża nie jest trudno, bo każdy, no jeżeli ktoś się zna, nawet jeżeli ktoś się nie zna, to można łatwo kupić. Niestety znowu nam się nie udało nic zdobyć. No i co? Rozgadałem się, a teraz przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka nazywa się Munching of Mummies. Nie wiem co znaczy munching, więc minuta 50 na brązowy medal, minuta 25 na złoty medal. To nie jest jakieś dużo czasu. Ok, czyli musimy zjeść 98 mumii. Najpierw musimy oczywiście urosnąć do takiego stage'u, gdzie będziemy mogli te mumie zjadać, ale jeszcze do takiego stage'u nie urośliśmy. Dobra, tutaj muszę zjadać te ich rzeczy. Kurde, powiem wam tak, że muszę zjadać te ich wszystkie rzeczy. Ja kiedyś takie mumie widziałem na żywo, nawet widziałem mumię Tutanchamona na żywo, bo będąc w Ameryce w 2010 roku bodajże była wystawa właśnie Tutanchamona, która jeździ po całym świecie, akurat wtedy była w Nowym Jorku, i widziałem na własne oczy Tutanchamona, czyli jednego z najmłodszych faraonów, który był właśnie w Egipcie. No i naprawdę cała ta wystawa była bardzo dobra, więc polecam. Wydaje mi się, że niedawno, znaczy tak gdzieś mi się objęło uszy, że była też ona w Polsce, więc jeżeli może dalej jest w Polsce, albo niedługo będzie w Polsce, albo będziecie na wakacjach w miejscu, gdzie ona będzie, to naprawdę polecam wam pójść, bo robi wrażenie. Co tu dużo mogę więcej o mumiach powiedzieć. W Egipcie nie byłem, byłem obok Egiptu w Tunezji, no za dużo tam piramid nie widziałem, no i tyle, ale mogę się pochwalić, że byłem niedaleko Egiptu. Było bardzo dużo osób, które znam, było w Egipcie i ogólnie polecają, bardzo im się podobało. Ja też myślę, że jest to jeden z najładniejszych krajów, ale może nie ze względu na faunę i florę, a właśnie na historię, bo historia starożytnego Egiptu wydaje się być naprawdę bardzo ciekawa, ale pewnie o tym się już albo uczyliście w szkole, albo zaczniecie dopiero uczyć. Teraz zjadamy te wszystkie mumie i tych wszystkich tutaj pewnie starych faraonów. Zjadam tutaj. Bardzo fajny dźwięk jest taki. Tutaj są jakieś sarkofagi, których jeszcze zjeść nie mogę. Zjadłem już 53 mumie. I zobaczymy, czy ja już tam te sarkofagi mogę zjeść. Tu zrobię takie kółeczko. I tak, nie, jeszcze to, nie. Ok, już mogę ten czarny, największy sarkofag też zjeść, więc jem tutaj. Po sarkofag wrócę tutaj. Mumie zjem tutaj. Zostało już niedużo. Wydaje mi się, że tutaj już będą wszystkie. Zdecydowanie tak. Została jedna, czyli ta. Nie trafiłem i koniec mapki. Niestety znowu nie udało nam się zdobyć żadnego medalu, ale jak już mówiłem, w tych grach nie chodzi o wyniki. Zresztą jak pewnie oglądacie moje gry, moje filmiki, to tak naprawdę mi zależy tylko na tym, żeby w GTA robić dobre wyniki, a w innych grach to po prostu gram dla przyjemności. Więc widzimy się przy następnej mapce. Hippos and houses, czyli hipopotamy i domy. 3,10 na brązowy medal, 2,30 na złoty medal. Oczywiście zaczynamy i zobaczymy, ile mamy. 58 cm, natomiast zjadamy już ludzi, więc trochę to takie dziwne. Myślę, że pod tym względem Tasty Blue było już lepiej dopracowane i dość bardziej realistyczne, jeżeli można w ogóle nazywać taką grę realistyczną. Co to są tutaj za jakieś bizony? Czy to są jaki? Przepraszam, nie do końca wiem, co to są za stworzenia. Wydaje mi się, że to są jakieś tutaj potomkowie, przodkowie raczej bizonów czy bawołów. Zobaczymy, co to jest. Hipopotamy, tak jak w tytule, są, więc pewnie będziemy musieli je zjeść. Pewnie w późniejszych stadiach gry też będziemy zjadać te właśnie oto tutaj domki. Dobra, możemy zjadać już pierwsze z tych zwierząt. Arabian Horse, czyli konie arabskie. Jedny z najdroższych koni i najładniejszych, wydaje też mi się. Tak naprawdę na koniach nie znam się jakoś zbytnio, ale no koło mnie akurat jest stadnia koni arabskich, więc są naprawdę przepiękne. Czasem jeżdżąc na rowerze je tam właśnie widuję. Co tu się dzieje? Jeszcze zjadamy tych zwykłych robotników i szukamy większego pożywienia. Te konie arabskie też trzeba tutaj zjeść, no ale tak z góry to nie wygląda jak on. Okej, mogę zjeść już to. Co to jest? Watusi. No zbytnio nie rozwiązało to mojej wątpliwości. Dalej ta gra jest odrobinę za głośna, ale oczywiście dla was nie będzie, bo odpowiednio wam ją ściszę. Dla mnie odrobinę jeszcze jest. Boję też się, że będzie jakiś przegłos do mikrofonu, ale nie powinno nic z tym się dziać. Nie powinno też wam to zbytnio przeszkadzać. Mamy 2,32 metra. Sobie tutaj latamy, zjadamy ludzi, chociaż wolałbym zjadać jakieś inne rzeczy. No wiadomo, ludzie to ludzie. Hipopotamy zjadamy i krokodyle też już zjadamy, tak jest. Zjemy hipopotamy i te krokodyle, bo hipopotamy są dość dużymi zwierzętami, więc myślę, że dużo za nie dostaniemy. Tutaj co to są? Watusi, tu też są watusi. Pozjadamy je tutaj wszystkie. Domów jeszcze nie mogę, ale tutaj mogę zjadać te stone bloki, z których pewnie potem były budowane piramidy. No jesteśmy na pewno w jakimś mieście, w którym hodowane są no po prostu pola są uprawne, tak? I przy okazji domy, czyli no takie w sumie nowoczesne miasto. Miejsce na wszystko tak naprawdę. Chociaż czy ja wiem, czy w nowoczesnych miastach jest miejsce na wszystko, to raczej jest kwestia względna i nie zawsze tak właśnie jest. Dobra, bo już te dźwięki krów, watusów troszkę już zaczynają mnie boleć w uszy. Czy ja mogę zjeść tutaj już coś takiego ciekawszego? Mogę zjadać te wielkie rośliny i mam nadzieję, że dzięki temu urosnę na tyle, żeby zjadać też domy, ale jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten czas. Czy może takie małe domki będę mógł zjeść niedługo? Powinienem móc, ale czym ja mogę się posilić, żeby urosnąć do takiego rozmiaru, żeby zjeść domek? Bo wiecie, jak to jest w tych grach. Jak zjecie już pierwszy domek, to wszystko pójdzie bardzo łatwo. Gdzie są reszta? Gdzie jest coś, co ja mógł zjeść? Bo już od bardzo dawna nie widziałem. Okej, czyli oczywiście muszę tutaj te watusi zjeść i jak to zjem, to będę mógł już domek. Okej, już mogę domki, więc teraz to już kwestia czasu, jak tą mapkę po prostu zakończymy. Myślę, że będę szedł tak całymi osiedlami. Te większe też już mogę, więc nie będę tutaj się rozdrabniał w tych małych. Będę zjadał wszystko, co leci mi. Po kolei na drodze staję. Tutaj po te większe uderzę. Mam już 15 metrów. Zobaczymy, ile będziemy mieli w następnej mapce. Albo i nie zobaczymy, bo ta mapka już, znaczy ogólnie ten odcinek trwa już długo, więc myślę, że tutaj zakończymy. Ewentualnie zagramy jeszcze jedną mapkę. Zobaczymy, ile będzie miała czasu. 3,47. Niestety znowu nie udało nam się zdobyć żadnej mapki. Dobra, powiedzmy, że pozwolę nam rozegrać jeszcze jedną mapkę, która nazywa się Kat coś tam i musimy zjadać niestety małe kotki, które nazywa się Miał Kitten, tak, czyli miał kotki. No, pewnie ktoś je miał. Pewnie tak było. Dobra, tutaj mamuśki starają się bronić te koty, ale my tu ofensywnie wlatujemy i zjadamy wszystko po kolei. Oczywiście to jest dla dobra sprawy. Dla dobra przejęcia wszechświata. Czyli to jest najlepsza sprawa, jaka może być. Ok, zjadamy już też mamusię, więc już nic nam nie powinno zagrozić na tej mapie. Zobaczymy, jak ta mapa się rozwinie, co będzie, jak się rozwinie, tak. Czyli czy będzie po prostu więcej kotów, czy może będą też jakieś inne zdobycze. I jednak myślę, że będą tylko koty, bo sama mapka, sama nazwa mapki wskazywałaby na to, że to jest właśnie mapka z kotami. Dobra, tak jak widzicie, mapka się otworzyła i jest jeszcze więcej kotów, chociaż wcale nie jakoś mega dużo, ale myślę, że bardziej skupię się na tych mamach teraz, bo są po prostu dużo większe, więc myślę, że dużo większe korzyści będę z nich czerpał. Tutaj też są sfinksy, które też będziemy zjedli. To takie te kwadraty, nie mam pojęcia, co to są. Jakieś posągi, myślę, może tak. Aczkolwiek, no nie wiem, co to jest. Ciężko mi stwierdzić. No nie wiem, nie będę zgadywał. Jak zjem, to przeczytam. To są egipskie miał. Mał. Może to jest jakiś ten. Ej, może ja tak się śmieję, że mał znaczy miał, ale może to jest jakiś rodzaj kota. Może to jest jakiś gatunek kota, może tak być, aczkolwiek wątpię. Wydaje mi się, że to po prostu jest taka zwykła gierka słów. Czy już nie ma tych mniejszych, tak? Zostały tylko większe koty, bo ja już nawet nie zauważam tych mniejszych. Ten tutaj próbuje się skitrać, ale no nie ma tak łatwo. No po prostu to by było niesprawiedliwe, gdybym wszystkie inne zjadł, a tobie dał uciec. Tak być niestety nie może. Tutaj też już próbują zawijać. To jest właśnie najfajniejsze w tych grach. O, mogę to zjeść, zobaczymy, co to jest. Statua jakaś, tak, dokładnie. Więc to jest mniej więcej coś, o czym wam mówiłem. Te statuły też tutaj zjem, bo one są dość duże, więc fajnie na tym urośniemy. Mogę zjadać już też sfinksy, więc no powoli kończymy. Powoli tą mapkę będziemy kończyć. Tu są chyba też coraz większe te sfinkse, tak, są tam takie bardzo duże. Ale tutaj takie kółeczko małe sobie zrobiliśmy ładne. Tutaj te zjem, no i co? Te duże też już mogę zjadać, więc tu myślę, że będzie kolejne kółeczko z tych dużych sfinksów. A potem dojemy tylko tutaj te roślinki i będzie już chyba końcóweczka. Albo może i nie. Dobra, tutaj 4 można naraz. Tych takich wielkich jeszcze niestety jeść nie mogę. Ale myślę, że to też już jest tylko kwestią czasu. Te roślinki pewnie dużo nam dadzą. No tak średnio na jeża, ale lepsze to niż nic, lepszy ryc niż nic. Kończymy już, zjadamy te największe, takie piramidki z nich zrobione. Tutaj szybciutko się pozbyliśmy tych, tutaj też myślę, że szybko nam się uda. Myślę, że nie będziemy musieli zjadać wszystkich. Myślę, tak, nie wiem ile razy w tym odcinku powiedziałem myślę, więc jeżeli komuś chce się policzyć, to może. Myślę, że będzie fajna zabawa z liczenia, ile razy powiedziałem myślę. Czy to już będzie końcóweczka, czy ten duży będzie jako ostatnia zdobycz? Tak też będzie. I w końcu jakiś medal, brązowy medal 3,25. Udało nam się bardzo, ale to bardzo fajnie. No i co? Zbliżyliśmy się do końca, w sumie doszliśmy już do końca. Tak wygląda obecna sytuacja na mapce. Ja wam bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować, jak zawsze. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.